Witam Państwa w Kolejwizjach, czyli naszych wizjach o kolei. Tomasz Dasuj. Dziś przedstawimy Państwu zakład zajmujący się budową parowozów, renowacją starych parowozów. W Polsce zajmuje się tym pilska firma Interlok i to właściwie jest jedyny profesjonalny zakład taki w naszym kraju. W Niemczech są dwa takie zakłady. Tutaj posiłkuje się kartką. Jest to Państwowy Kolejowy Zakład w Meiningen oraz prywatny warsztat Malowa w Bendorf, który jest udziałowcem pilskiej firmy Interlok. Dzisiaj przedstawimy Państwu niemieckiego partnera naszej polskiej firmy. Zapraszam. Bendorf, dworzec Kloster Mansfeld. Jak w starych dobrych czasach tutejszy świat kolei wydaje się być w najlepszym porządku. Pociąg regionalny relacji Magdeburg-Erfurt łączy tę miejscowość z dużym światem, a inne składy kolejowe powiatu Mansfeld wożą pasażerów w najbliższe okolice. Za dworcem po lewej stronie rozpoczyna swój bieg sieć wąskotorowa o dawnej długości 95 km. Służyła ona przewozom miedzi łupkowej oraz produktów hutniczych wydobywanych w tym regionie. Z końcem istnienia NRD w 1989 roku wygasła również 800-letnia tradycja górnictwa okręgu Mansfeld. Warsztat kolejowy Zagłębia Górniczego jednak istnieje dalej pod nazwą Malowa Bahnwerkstatt. Warsztat ten m.in. dba o stan techniczny szynobusów kolei powiatowej. Dworcem oraz wąskotorówką o prześwicie toru 750 mm zarządza obecnie Towarzystwo Miłośników Kolejnictwa Mansfeld Bergwerkbahn. O historycznym znaczeniu kolejki w dobie enerdowskiego socjalizmu mówiono nawet w zachodnioniemieckiej publicznej telewizji. Czerwony Mansfeld za czasów NRD, tak to wtedy nazywano. Kiedy rozładowywano rozżarzony żużel hutniczy, błyskało się nad całym regionem. Socjalistyczny reżim przemienił Czerwony Mansfeld w określenie mityczne, w pieszczotliwie pielęgnowaną państwową legendę, synonim nie tylko koloru miedzi, lecz również tradycji politycznej. Komponowano nawet bombastyczne oratorium, które określało historię górnictwa regionu jako walkę robotników aż do zwycięstwa nad władcami koncernów. Hałdy z tamtego okresu pozostały w pejzażu jako świadkowie minionego okresu. Nowe czasy zaś zwiastują turbiny wiatraków energetycznych. Historyczne pociągi wąskotorowe służą teraz przede wszystkim turystyce, a były warsztat kolejowy górnictwa musiał dokonać znacznych inwestycji, aby pod obecną nazwą Malowa być w stanie przekonać do siebie coraz więcej klientów krajowych i zagranicznych. Dzięki tym inwestycjom pojazdy można na przykład transportować do hali warsztatowej lub miejsca garażowania wygodną przesuwnicą, mijając po drodze nowoczesne hale do piaskowania i malowania. Atrybutem warsztatu Malowa jest jego różnorodność. Na terenie zakładu znajdują się tory różnych prześwitów, normalnych i wąskich. Dzięki temu naprawia się tu różne pojazdy, lokomotywy, parowozy, jak również wagony osobowe i towarowe. Wśród klientów znajdują się zakłady przemysłowe, koleje prywatne, towarzystwa kolejnictwa muzealnego. Stara technika idzie w parze z nową. Jest tu historyczna kuźnia, są nowoczesne tokarki do zestawów kołowych oraz inne maszyny do obróbki precyzyjnej. W dużej hali warsztatowej dominują lokomotywy spalinowe. Tutaj mają miejsce naprawy i renowacje z zastąpieniem starych silników nowymi. Wspólne doświadczenia z realno-socjalistyczną gospodarką planowania oraz przemianą systemu na gospodarkę rynkową doprowadziły do ścisłej współpracy niemieckiego zakładu z polskim warsztatem naprawy parowozów Interlok w Pile. Nową jakość współpracy zaznaczyło odbudowanie parowozu Graf Bismarck 16 dla południowo-francuskiej kolei CITEF w 2007 roku. Firma Malowa naprawiła podwozie lokomotywy, Interlok natomiast po raz pierwszy dostarczył nowy kocioł budowany według norm Unii Europejskiej. Kocioł otrzymał znak jakości CE i w całej Unii może być użytkowany bez dodatkowych wymogów dopuszczeniowych. Jesienią 2007 roku Interlok przetransportował gotowy kocioł z Polski do warsztatu Malowa w Niemczech. Jedni załadowali, inni rozładowali. Obrazy podobne. Dźwigi, zaangażowani pracownicy mówiący badawczym wzrokiem, aby tylko kocioł cały wylądował na ziemi. Wszystko poszło gładko, bez żadnych problemów, cieszy się prezes warsztatu Malowa Gerard Kellner. Soeben haben wir den Kessel das erste Mal auf den Rahmen aufgesetzt. Przed chwilą po raz pierwszy postawiliśmy kocioł na ramię. Pomiary są zgodne, możemy więc teraz parowóz skompletować. Integracja Europy nie tylko przysparza radości, są też komplikacje. W budownictwie kotłów parowozowych obowiązują nowe normy utrudniające nam pracę. Ale teraz znaleźliśmy konkretne wykładnie przepisów. Udało nam się jako pierwszym w Europie zbudować fabrycznie nowy kocioł parowozowy w pełnej zgodzie z nowymi przepisami, wobec czego parowóz będzie nim mógł jeździć po całej Europie. To jest sukces ogólnoeuropejski. Na terenie firmy Malowa znajduje się również kocioł parowozu polskiej serii TKP Śląsk. Seria ta powstała w Polsce w czasie II wojny światowej jako zmodernizowana wersja niemieckiej serii Henschel D600, parowozu, który Malowa oraz Interlok wspólnie rekonstruowały dla francuskiej kolei. W czasie okupacji niemieckie zakłady Henschel zarządzały polskim producentem lokomotyw w Chrzanowie i wtedy nakazały zbudować kopię ich starej serii parowozów. Pytanie do dyrektora Interloku Henryka Palczewskiego. Czy można by bez zmian technicznych postawić nowy kocioł typu Henschel na parowozie TKP Śląsk? No całkiem nie da się skopiować. To jednak nie jest kopia taka doskonała. Są to, można powiedzieć, jakieś zapożyczenia w niektórych fragmentach, ale na pewno część będzie można wykorzystać, ale jest to jednak inny kocioł, troszeczkę inny. Tym niemniej jest to na pewno doświadczenie, które się przyda. Wicedyrektor Interloku Marek Furtacz uważa, iż zaakceptowanie kotłowych przepisów unijnych właśnie przez francuską kolej jest wielkim sukcesem integracji europejskiej. Francuzi generalnie chcieliby uniknąć spawania. Mieliśmy takie doświadczenie, że już poprzednio naprawialiśmy kocioł i to w szerokim zakresie. Praktycznie żeśmy odbudowywali od podstaw. No i gdzie mogli, tam pomijali spawanie. To znaczy ze stwórki były gwintowane, bo nie trzeba spawać, rury były bertlowane, bo też nie trzeba było spawać. No, te główne spojiny niestety żeśmy spawali, zresztą nam to dobrze wychodzi. Jeżeli ten kocioł rzeczywiście przyjmie się, to na pewno otworzy szeroką drogę do produkcji następnych kotłów dla Francji. Tyle o naprawie parowozów w Polsce w Pile i w Niemczech w Bendorf. Dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Kolejny odcinek już niebawem. Do zobaczenia.